Przekazaliśmy dokumenty, którymi tata posługiwał się w czasie okupacji, i węgierskie, i słowackie. Przekazaliśmy nagrody z 1937 roku, kiedy tata jako dowódca patrolu Stryj, patrolu sportowego narciarskiego, i zwyciężał, i często zajmował drugie, trzecie miejsca. Są oznaczenia, Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyż Walecznych, medal za ratowanie ginących, bo tata już w 1934 roku wyratował około 60 osób z powodzi stulecia na Podhalu. Wolę, żeby to poszło w ogólną pamięć, niż przechowywać je tylko we własnym domu. Dzięki tu rzeczywiście życzliwości i, tak co powiedziałem, zaufaniu, bo przekazanie niemal rodzinnych relikwii placówce muzealnej to jest dowód zaufania. Owe pamiątki po Zbigniewie Rysiu, po całej rodzinie Rysiów są dziś już tu w Muzeum Armii Krajowej i stanowią część ekspozycji stałej. Więc to rzeczywiście z punktu widzenia, nazwijmy to, rozwoju muzeum, muzealiów jest rzecz niesłychanie ważna.